kochani, w kolejnym vlogu na moim kanale. Od razu przepraszam Was za wszystkie niepożądane dźwięki, ale to dlatego, że mam otwarte okno, a nie chcę go zamykać, dlatego, że będzie strasznie duszno w domu, więc jak coś będzie słychać, to Was serdecznie za to przepraszam. Dzisiaj nagrywam, słuchajcie, kolejnego domowego vloga. Będziemy sprzątać, wieszać pranie i gotować zupę. Także serdecznie Was zapraszam do spędzania tego czasu ze mną. Moje pranie wprawdzie się już wyprało i za chwilę będę je rozwieszać. I znowu nagrywam tym moim, słuchajcie, nowym, dużym statywem. I trochę jest inaczej, tak szczerze powiedziawszy, niż na tych mniejszych statywach. Wyżej jest przez te nóżki, ale w ogóle jakoś inaczej. Nie wiem dlaczego, ale jest zupełnie inaczej. Ale już nie będę gadać tak bez celu, bo to do niczego nie prowadzi. Przestawię Was kawałek dalej i zabieram się za rozwieszanie prania. Tam, daradam, wyciągnęłam, słuchajcie, wszystko z pranki. Ostatnio pytałam Was na moim Insta Stories, nazwa mojego Instagrama wyjedzie gdzieś tutaj u góry, czy lubicie robić pranie i czy lubicie zapach świeżego prania. To, słuchajcie, zdania były podzielone. Ponad połowa powiedziała, że lubi pranie. Jakieś 27% stwierdziło, że nie. Więc słuchajcie, ja bardzo lubię prać. Lubię zapach świeżego prania, lubię czyste ciuchy, lubię je rozwieszać, lubię je segregować na czarne i białe i kolorowe. Wszystkie szmery, bajery, jakie są możliwe, dostępne. Także tak to właśnie wygląda i będziemy za chwilę wieszać. Pranie zostało przeze mnie rozwieszone, tak ono wygląda. Nie wiem dlaczego mam jakąś mgłę na kamerze, nie rozumiem o co chodzi. Ale rozwiesiłam i teraz odstawiam i będę teraz zabierać się za sprzątanie łazienki. Może Wam to pokażę, albo może i nie, bo to chyba nie jest zbytnio nic ciekawego. Ale zobaczymy. Na pewno pokażę jak robię kawę, to już będzie trzeci czy któryś raz. A będę gotować dzisiaj zupę pomidorową, także to też na pewno zobaczycie. Zrobiłam już kawę i przyniosłam ją sobie. Już Wam tutaj pokazuję. Patrzcie, jaka mi pianka super wyszła. Za chwilę wstawiam wodę na zupę. Przygotowałam już sobie wszystko tam w środku, więc zaraz Wam to pokażę. Ja będę robić zupę pomidorową. Żałuję tego, że robię zupę pomidorową z koncentratu, dlatego, że nie umiem zrobić z pomidorów, ale mam taki zamiar, aby któregoś dnia po prostu, słuchajcie, kupić pomidory, sparzyć je, zblendować i zrobić z prawdziwych pomidorów, żeby sprawdzić, jak to wyjdzie. Ale to na pewno jeszcze nie teraz, bo ja, słuchajcie, jestem kucharzem bardzo średnim. Martwi mnie jeszcze to, że ktoś mi tu coś wali. W ogóle nie mogę ostatnio nagrywać dla Was żadnych filmów, bo albo ryją, albo walą i tak wiecie, jak jest jakaś cisza 15-minutowa, to ja odpalam i mówię, no bo tak jest, a nie inaczej. Zastanawiam się też nad tym, jaką następną książkę przeczytać, dlatego że moja ostatnia pozycja to było właśnie to. Jeżeli oglądacie tego vloga, to ja zrobiłam już recenzję tej książki i ona jest już na kanale i gdzieś tu będzie podlinkowana. Tam powiedziałam Wam więcej o tej książce, a teraz zastanawiam się nad następną pozycją. Jeszcze nie wiem, co wybiorę, ale zabieram Was do kuchni i poopowiadam Wam o zupie. Wyjęłam mikrofon, słuchajcie, więc mam nadzieję, że w miarę możliwości będzie mnie słychać.
Przygotowałam składniki na zupę pomidorową. Ja zawsze zupę robię na mięsie. I tutaj widzicie skrzydełko z kurczaka, pokrojoną marchewkę. Czasami, słuchajcie, ja tą marchewkę ścieram na tartce, ale dzisiaj mi się nie chciało, więc pokroiłam ją w plasterki. Ja się oczywiście, słuchajcie, śmieję z tego, że ja kroję wszystko jak drwal, drzewo rąbię siekierą. I tu nie ma, słuchajcie, w tym żadnego podtekstu. Chodzi mi generalnie rzecz biorąc o to, że ja jestem dosyć słaba w krojeniu i nie umiem robić cienkich plastrów, ale w miarę mi się to udało. Dorzuciłam jeszcze ziele angielskie i liście laurowe oraz kostkę rosołową bez glutenu i za chwilę to wszystko wstawiam na gaz i będę to gotować. Ale to będzie zupa pomidorowa z ryżem, jednakże mam przygotowany jeszcze drugi garnek, do którego przeleję na początku część tej zupy bez ryżu, dlatego że moja siostra nie lubi zupy pomidorowej z ryżem, a ja z makaronem, więc muszę gotować pomidorówkę na dwa garnki. Usiadłam sobie, słuchajcie, z kawą, moja zupa się gotuje, a ja będę malować paznokcie odżywką. I powiem Wam szczerze, że musiałam zamknąć okno, dlatego że taki jest jazgot na zewnątrz, że to jest jakaś masakra. I tak sobie myślę, kurde, że ciężko jest nagrywać, jak się ma budowę za oknem. Po prostu to jest, słuchajcie, jakiś dramat. Ale ja jestem też to w stanie zrozumieć, że oni nie wiedzą, że to, co ja w tym momencie robię, to jest moja praca, którą później będę montować na YouTube'a, wrzucać i że też bym potrzebowała ciszy, także jestem to w stanie generalnie rzecz biorąc zrozumieć, ale to się praktycznie zawsze, słuchajcie, dzieje wtedy, kiedy ja chcę coś nagrywać. Kiedy jest dzień, w którym ja nie nagrywam nic, to nie ma na przykład takiego zgiełku, nie ryją tak. No i kurde, wiecie, strasznie się na to trochę wkurzam czasami. Że wtedy, kiedy ja sobie tam niczego nie nagrywam, to oni mogliby sobie ryć, ile tylko by sobie im dusza zapragnęła, a kiedy tylko i wyłącznie chcę coś nagrać, no to dzieje się, co się dzieje. Czyli muszę zamknąć okno, a jest jeszcze dosyć ciepło, kiedy ja to nagrywam, no i wiecie, jak to jest. Robi się za gorąco w domu. W ogóle to jeszcze w moim bloku wymieniają jedną z wind. I jakieś 2 czy 3 dni temu to tak, słuchajcie, wiercili, że nie można było usłyszeć własnych myśli. Więc nie można by było nawet nagrać czegokolwiek, ale oglądanie telewizji było po prostu nie do, w ogóle... No nie dało się, tak? Czytanie książki tak samo, bo cały czas wiercenie, bo cały czas wiecie. No panowie pracują, okej, rozumiem to. Ale nie jest napisane, kiedy skończą. No ale potem może będziemy mieli super wypasioną windę, więc no... Może to jest jakiś plus. A może wy mi napiszecie w komentarzu, jaki jest wasz stosunek do hałasu w bloku. Ja powiem wam szczerze, że to jest dla mnie duży minus, jako osoba, która mieszkała tyle czasu na wsi i generalnie rzecz biorąc nie miała takich problemów, bo na wsi nie jest aż tak głośno. No, to trochę mnie to wkurza czasami, że ludzie jakieś tam imprezy robią, bo to się też zdarza. Ale sami wiecie, jak jest i co jest. Nie muszę wam tego mówić. W ogóle mam wrażenie, że cały czas mi coś mryga na tej kamerze i nie rozumiem dlaczego w ogóle, o co tu chodzi. Coś się psuje, czy co? No to można niby powiedzieć tylko, że złośliwość rzeczy martwych. I faktycznie może się coś popsuć. Ale dlaczego zawsze mi? Bo to się praktycznie zawsze mnie zdarza. Zawsze! Teraz będę czekać, aż moja odżywka wyschnie. Zrobiłam tylko, słuchajcie, 2 warstwy. A jeżeli, bo może nie pokazałam, na pewno nie pokazałam, to już wam pokazuję, co to jest za odżywka.
To jest takie, słuchajcie, moje odkrycie. Nie wiem, czy to widać. To jest odżywka, słuchajcie, z Eveline, taka z drobinkami srebra. O, pokażę może wam pudełko. Może o, właśnie, pudełko. Od razu lepiej. Dostępna w Rossmanie, nie najtańsza, bo kosztuje z 15 zł bodajże. Ale bardzo, bardzo dobra. Wśród wszystkich odżywek do paznokci, jakie ja wypróbowałam, to ta jest najlepsza. Ponoć niektórzy po niej mają uczulenie. Ja nie mam, więc jej używam. Więc jak szukacie dobrej odżywki, to to jest właśnie ta odżywka. Ona jest super fajna, najlepsza. To nie była reklama. Nie martwcie się. To było po prostu zwykłe polecenie dobrego produktu. Gdyby to była reklama, to na pewno pokazałabym to zupełnie inaczej. Dobrze, moi drodzy, ja już kończę tego vloga, dlatego że muszę iść dalej doprawiać zupę, a nie będę Was już tym zamęczać. Jak zawsze i niezmiennie zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, klikania kciuków w górę, jeśli ten albo jakikolwiek inny filmik Wam się podobał. Nie zapomnijcie napisać, co myślicie o tych hałasach, które są w blogu. Zapomniałam, co mam powiedzieć. I w ogóle, jak coś chcecie do mnie napisać, to możecie zostawić komentarz. A i jeszcze nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka obok przycisku subskrybuj, to wtedy dostaniecie powiadomienie, bo teraz nieważna jest subskrypcja, tylko ważniejszy jest dzwoneczek. Ja już się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym filmie, na razie, pa pa!